Cześć, nazywam się Karolina Lisek, jestem redaktor naczelną Słowiańskiej Agencji Prasowej i zapraszam Was do takiego mini formatu w formie komentarza. Mam nadzieję, że ten mini format Wam się spodoba, że wyciągniecie z niego coś wartościowego, ale jednocześnie, szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę go musiała nagrywać. Nie jestem też pewna, czy format ten ukaże się przed Gil i Lis, czyli cyklem naszych słowiańskich wiadomości, który prowadzę razem z Szymonem, czy ukaże się po nim. Szymon też dał wyraz swojego niezadowolenia w właśnie tym formacie Gil i Lis. Będziecie mogli to usłyszeć. Natomiast sama teraz nie wiem, czy na kanale YouTube najpierw pojawi się właśnie ten format, który teraz oglądacie, czy Gil i Lis, nie jestem teraz pewna. To, co teraz widzicie, jest nagrywane dzień po nagrywkach do Gil i Lis. Co jakiś czas też będę spoglądać w prawą stronę, ponieważ tutaj znajduje się mój laptop z notatkami, a nie chciałabym niektórych informacji pominąć, tak samo jak nie chciałabym za bardzo się rozgadywać. Czemu ten format powstał? Powstał dlatego, że ostatnio w mediach społecznościowych wybuchła wrzawa. We wrzawie tej wzięło udział wiele osób, które znane są i dosyć skutecznie popularyzują wiedzę na temat Słowian, na temat historii, tudzież archeologii. Osoby te zostały wywołane troszeczkę do dyskusji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, które zorganizowało debatę, a raczej na tamten moment zapowiedziało organizację debaty. Debaty, która miała się odbyć i ostatecznie odbyła się 23 lipca o godzinie 18 na streamingu online muzeum na profilu Facebook. Według mnie była pseudonaukowa, dlatego że nawet łyżka dziegciu dodana do dzbanka czy słoja miodu sprawi, że ten miód staje się niejadalny. A nie naszą rolą jako odbiorców jest oddzielanie wszystkich informacji od tego, czy one są właściwe, czy są niewłaściwe, czy są zgodne z źródłami, czy nie są zgodne z źródłami. Tym bardziej, jeżeli pojawia się coś takiego na profilu Muzeum Początków Państwa, które niejako daje legitymizację do prowadzenia niektórych wypowiedzi. Kto wziął udział w debacie? W debacie wziął udział doktor habilitowany Dariusz Sikorski, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, historyk mediewista, autor książki pod tytułem Religie dawnych Słowian, przewodnik dla początkujących. Brzmi ambitnie. Niestety później troszeczkę loty nam się obniżają, ponieważ kolejnym uczestnikiem jest pan Tomasz Józef Kosiński, politolog, publicysta, autor książki pod tytułem Wiara Słowian. Pan Tomasz Kosiński w środowisku osób interesujących się historią akademicką, czyli taką, powiedzmy, uznaną przez środowiska naukowe, jest postrzegany jako osoba z nurtu tzw. turbosłowianizmu, czyli osób, które wyrzekają się tej historii akademickiej, tych źródeł, powołują się na źródła, które nieraz są nieuznane przez naukowców, albo nawet bywają już oceniane jako falsyfikaty. Wśród tych teorii turbosłowiańskich możecie usłyszeć o tym, że Słowianie mieli świetne narzędzia, bardzo zaawansowane i stworzyli na przykład przez nie powstały Gołoborza na Łysej Górze. Możecie spotkać się z informacjami, że to my Słowianie zbudowaliśmy mur chiński albo że pokonaliśmy Aleksandra Macedońskiego. I chociaż chciałoby się mieć aż tak wielki wkład w historię i zapisać się właśnie wśród tych wydarzeń taką grubą literą, to cóż, no, historia ta naukowa wyklucza takie możliwości. Ale są osoby, które właśnie w to wierzą. Do nich należy pan Kosiński. Nie mówię, że on wierzy akurat we wszystko, co powiedziałam, ale on poniekąd jest źródłem wielu innych takich informacji. Muzeum poinformowało o tym, że będzie chciało zorganizować właśnie taką debatę. Wybuchła wrzawa. Niektórzy krytykowali muzeum, niektórzy muzeum nawet chwalili, mówiąc, że zobaczymy, co z tego będzie. Będzie grillowanko. Pytanie tylko brzmi, czy jeżeli to miało być grillowanie pana Kosińskiego, to czy powinno ono odbywać się na profilu muzeum? I czy właśnie w takiej formie, w jakiej zostało to przeprowadzone? Komentarze były naprawdę różne. Czemu legitymizujecie tego szura? Współczuję moderatorowi. To jest taki freak fight, tylko w świecie nauki. I tak dalej, i tak dalej. Jednakże to, co mnie niezwykle uderzyło, to komentarz, który pojawił się ze strony samego muzeum. Rozumiemy, że decyzja o debacie może wywoływać kontrowersje, prosimy jednak o wstrzymanie się z ocenami. Drodzy Państwo, działając w obszarze publicznym, działając w mediach społecznościowych, publikując coś publicznie, nie tylko dla znajomych, bądźcie gotowi na krytykę. I szczerze powiedziawszy, komentarz ten muzeum zdobył 39 reakcji, z czego aż 27 było uśmieszkami, czyli wyśmianiem tego komentarza. Czy to dużo, czy to mało? Jak zobaczycie proporcje, całkiem sporo. Ludzie nie odebrali tego pozytywnie. Nic dziwnego, bo próba zamykania odbiorcom buzi nie zawsze kończy się dobrze, a na ogół właśnie kończy się źle. Dlatego, że to trochę pokazuje, jakby muzeum nie potrafiło przyznać się do błędu. Ale dobrze, nie oceniajmy książki po okładce. Czy faktycznie debata ta była wartościowa i czy faktycznie lepiej było wstrzymać się z ocenami aż do zobaczenia tej debaty? Ta debata jest dostępna na profilu Facebook Muzeum. Ciekawa byłam przez chwilę, czy ona zniknie po jakimś czasie. Jak na razie muzeum nie usunęło jej. Może też ze względu na zasięgi, które im nagle podskoczyły. Debata trwa godzinę 30-24 minuty. Obejrzałam ją, wysłuchałam ją. I czy ta debata była celowa, czy ona cokolwiek wniosła? Według mnie była bardzo chaotyczna. I chociaż sama nie jestem historykiem i nieraz przychodzi mi z dużą trudnością wyciąganie informacji o źródłach albo zapamiętywanie, skąd, z jakiego źródła dana informacja pochodzi, nie mam takiego aparatu naukowego, to jednak też nie jestem laikiem. Nic podczas tej debaty mnie nie zaskoczyło, nie wywołało wow, ale też jednocześnie nie sprawiło, że moja wiedza się w jakiś sposób utrwaliła, umocniła, a wręcz przeciwnie, chwilami miałam wrażenie, że sam pan doktor Sikorski, zamiast powiedzieć nie wiem, próbuje zastosować podobną technikę do pana Kosińskiego, czyli wykręcać się w sposób a la polityczny, zadając pytanie na pytanie. I nie uważam, żeby to była jego po prostu wina. To może być kwestia tego, że jest naukowcem, badaczem i chciał usilnie powoływać się na źródła, których sam nie pamiętał, więc później poczuł się troszeczkę zapędzony w ciemny róg i nie za bardzo wiedział, jak z tego wybrnąć, a pan Tomasz Kosiński, ze względu też na fakt, że jest dosyć medialną postacią i też z tymi źródłami i manewrowaniem w nich, wydaje się, że jest bardziej też obeznany, lepiej PR-owo wypadł podczas tej debaty. Jednak tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Powinniśmy sobie zadać pytanie, czy powinniśmy dawać przestrzeń do wypowiadania się publicznie takim osobom jak Tomasz Kosiński. Ja osobiście jestem zwolenniczką wolności słowa i chociaż w naszym materiale Gil i Lis usłyszycie bardzo stanowcze nie od strony Szymona, mojego męża, to ja uważam, że tak, jak najbardziej. Ludzie powinni dyskutować i powinni mówić. Tylko pytanie brzmi, na jakich platformach i z czyją legitymizacją. Bo poniekąd muzeum, zapraszając pana Tomasza Kosińskiego na debatę z naukowcem, dał mu legitymację do wypowiadania się publicznie i do wypowiadania się na tej samej płaszczyźnie i na tym samym poziomie, jak właśnie przytaczany tutaj pan doktor Sikorski. Jest jeszcze jedno pytanie, na które szczerze powiedziawszy nie znalazłam odpowiedzi. Po co była ta debata i do kogo ona była kierowana? Do fanów muzeum? Jeżeli do fanów muzeum, to raczej oni nie mają potrzeby być przekonywanymi, że pan Tomasz Kosiński nie jest osobą rzetelną. Czy odbiorcami tego mieli być tak zwani Turbosłowianie i mieli zostać przeciągnięci na tą jasną stronę mocy? Jeżeli tak, to nie sądzę, żeby debata i to, jak zaprezentowali się pan Tomasz Kosiński oraz pan dr Sikorski, czy informacje, źródła przytaczane, wiedza przekazywana w tej debacie faktycznie miała taki cel i czy faktycznie spełniła swoje zadanie, nie sądzę. Czy ta debata zatem była kierowana do osób niezdecydowanych? Oby nie, dlatego że w mojej ocenie nie przyniosła nic dobrego osobom niezdecydowanym, a pokazała pewnego rodzaju problem informacyjny, niepewność środowiska naukowego. I owszem, środowisko naukowe jest niepewne. Środowisko naukowe cały czas się zmienia, bo taką rolę ma nauka. Nauka cały czas odkrywa, eksploruje i wyciąga wnioski i zmienia definicje, zmienia poglądy. Czy faktycznie jest to ta wizja, którą na samym początku chcemy sprzedawać osobom niezdecydowanym? Ja jeszcze widzę w tym jeden pomysł ze strony muzeum. Być może chodziło po prostu o zasięgi. Jeżeli tak, to oznaczało, że debata ta właśnie była kierowana do fanów muzeum i zaproszenie pana Tomasza Kosińskiego miało być taką formą grillowania jego osoby przez człowieka, który jest naukowcem. Tylko że myślę, że jeżeli tak faktycznie miało być, to czy muzeum jest dobrym miejscem do tak poniekąd prymitywnej rozrywki? To jest raz, a dwa, czy rola moderatora w tym przypadku, w przypadku tej dyskusji i takiej formy grillowania była dobrze wykorzystana, a także czy pan doktor Sikorski faktycznie zdawał sobie sprawę, w jakiej debacie bierze udział oraz jaki jest realny cel tej debaty i do kogo ona tak naprawdę ma trafić. Według mnie to posunięcie muzeum nie było dobre, ale co muzeum powinno zrobić? Biorąc pod uwagę komentarze, które się pojawiają, a są różne. Niektórzy stwierdzają, że świetnie zostało pokazane to, o co walczą turbolechici. Niektórzy uważają, że bardzo dobrze, że zostało to przeprowadzone, bo dzięki temu mogli zobaczyć, jak pan Tomasz Kosiński unika niektórych odpowiedzi, ale inni mówią, że dalej była to stricte legitymizacja niewłaściwej osoby do udzielania głosu. I wiecie co? Sami w ISAP-ie mieliśmy taki problem. To był na początku naszej kariery, bardzo wczesnej, kiedy ja bardzo chciałam, żeby dziennikarze recenzowali książki, które wiedziałam, że są złe. Informowałam ich o tym i mówiłam, że chciałabym, żeby teraz ta recenzja, która będzie przygotowana, faktycznie miała taką formę trochę prześmiewczą, żeby przygotować ludzi i poinformować ich o tym, że ta książka nie jest dobra. I dopóki jest to jeszcze ISAP, to okej, można to jakoś przełknąć, że był to pewnego rodzaju skok na zasięgi. W przypadku muzeum wydaje mi się to niewłaściwe, ze względu na to, że jest to poważana instytucja. Ponadto ja sama uzmysłowiłam sobie po jakimś czasie, że przecież ci ludzie, którzy piszą recenzje dla ISAP, to jest ich własny, prywatny czas. I dlaczego ja mam zaśmiecać im głowę złymi książkami? Więc od jakiegoś czasu nie recenzujemy, jeżeli autor recenzji, czyli dziennikarz, sam nie wyrazi takiej chęci, książek, które po prostu są kiepskie. Nie mówię, że takich recenzji nie będzie i że się nie pojawią, bo prawdopodobnie sama za niedługo zabiorę się za czytanie książek, które mam wątpliwości co do nich, a przy okazji pisania swojej własnej książki, o której Wam wspominałam, te wątpliwości jeszcze większe się pojawiły. Uznałam, że może warto by było napisać taką recenzję, taką przekrojową przez różną literaturę, która się ukazuje w ostatnich latach. Natomiast nadal jest to recenzja, a nie jest to zapraszanie autora takiej książki i pozwalanie mu na wykorzystywanie zasięgów do szerzenia swoich własnych imaginacji. Mam nadzieję, że ten głos, który usłyszeliście, ten głos, który zobaczyliśmy też wszyscy w mediach społecznościowych, wpłynie na to, jakie decyzje są podejmowane nie tylko przez Muzeum Początków Państwa Polskiego, które już na swoim koncie miało wpadki większe i mniejsze. Mam też nadzieję, że żadne inne muzeum nie wpadnie na taki pomysł. Marketing się zmienił i jak kiedyś po prostu mówienie o ludziach dawało jakąś formę reklamy, tak teraz ma znaczenie, kto i jak o tych ludziach mówi. Współczesny marketing to budowanie zaufania, budowanie poczucia pewnej trwałej relacji oraz jakości tej relacji. W tym przypadku dla mnie jako osoby odbierającej muzeum dotychczas fanki ta jakość została mocno obniżona.